Dzień dobry, w kolejnym odcinku. Cały czas jest ten sam problem. Nie mamy narzędzi. I to wypadałoby jak najszybciej zmienić. Okej, to muszę pousuwać. Problem w tym, że też nie mam ludzi. Mam 6 dzieciaków, brak żarcia, brak narzędzi i można powiedzieć brak perspektyw na przyszłość. No trochę lipa byłoby zostawić tych wszystkich mieszkańców na pastwę losu. Okej, no spora część zajęła się tak naprawdę tutaj wydobywaniem tych kamieni oraz tego żelaza. Co zastanawiam się, czy jest to teraz akurat tak potrzebne. Nie, ty sadzisz jakieś tam drzewka. No przepraszam. Troszkę zaschło jednak w gardle. Od tego całego nawijania. Okej, troszeczkę lepiej. Oczywiście zachęcam was do pisania własnych opinii na temat tej gry. Czy graliście w nią? Czy chcielibyście zagrać? Firewood. Fuck. Dobra, trzeba będzie zwiększyć produkcję do 250, bo widać, że nie jestem w stanie na tych 150 przetrwać całej zimy. Przy 250, co tutaj powstało? Jakaś roślinka. Okej, to zaczęli sadzić, więc jest dobrze. Poziom drewna, no wolno, bo wolno, ale jednak się zwiększa. Tylko że teraz ten też będzie je wykorzystywał do tego, aby drewno na opał zrobić. Okej. Pytanie, czy... Dobra, zrobiłbym tak. Na razie tutaj może nawet dwóch odejmę, a dodam dwóch budowniczych, przez to troszeczkę szybciej powinienem móc wyprodukować to wszystko, znaczy zbudować właściwie to wszystko, co chcę zbudować. Tu jeszcze troszeczkę tych drzew zostało. Także zbierajcie je. A ty młody, ile masz? 10 lat. Jeszcze trochę potrwa zanim... Okej, z domami na razie nie jest najgorzej. Nie mam dużego zapotrzebowania. Tu jeszcze kilka rodzin się zmieści. Także nie jest najgorzej. Okej. Paprykę bym poprosił. Z tym, że teraz by trzeba tutaj zwiększyć liczbę farmerów. Najlepiej zrobić to na maksa, bo wiadomo, tutaj jedzenie to jeden z głównych czynników naszego przetrwania, więc trzeba się o to zatroszczyć, a niestety mam bardzo mało jedzenia, co jest bardzo dużym problemem. Okej, na razie spokojnie jedną osobę do budowania. Jak tam stoimy? Drewno 58. Opał 120, no tutaj jest najbidniej. Praktycznie cały czas to, co zdobędę jedzenia, to zaraz mi zżerają. Czemu ty nie masz żadnych kurów nadal? Trzeba by tu jakiś port zrobić. No, oczywiście nie teraz. Trading post. No, później będę musiał się zastanowić nad jakimś portem handlowym. Na razie to ja tu muszę zadbać o przeżycie dla moich w sumie już 33 osób. Kolejne 2 osoby mam do rozdysponowania, bym tak powiedział. Tu się powinno niedługo zacząć całe to sadzenie. Tak samo tutaj.
Okej, okay, no niecałe 900, 850 właściwie. Trzeba liczyć, że tam zrobią tyle samo. Ale przede wszystkim narzędzia. To trzeba tutaj... O to trzeba zadbać. Ja myślę, że te rzeczy po lewej stronie to są jakby główna rzecz nam do przetrwania, natomiast to są wszystko dodatki. Najmniej tak mi się wydaje. Okej, ci już chyba zaczynają siać, tak samo jak i ci. Okej, w wolnej chwili mógłbym w sumie też odblokować to. Niech oni sobie tam spokojnie zaczną przygotowywać ten budynek. No, panie, dobra, dajmy wszystkich do budowy. No, trzeba będzie jeszcze tutaj zrobić farmę, żeby było ich więcej, ale na początku zajmijmy się... zajmijmy się tymi narzędziami, bo tu chyba drugi budynek z narzędziami nie wejdzie. Profilaktycznie mogę sprawdzić. Kowal. A nie, wszedłby. Więc mógłbym zrobić tutaj jeszcze jeden budynek, ale to później. Czemu tu jeszcze nic nie jest zasiane, podczas gdy tutaj już większość pola? Może mi to ktoś wytłumaczyć? Chyba, że tutaj po prostu nie widać. A nie, okej. Dobra. Tutaj też już jest w większości zasiane, tylko po prostu bardzo malutkie. Co ja tutaj właściwie robię? Paprykę. Bardzo małe sadzonki papryki tam widać. Jak tutaj było z produkcją? 133, no bida. Myślę, że tutaj dwie osoby zdecydowanie nie są potrzebne. Okej, co to było? Znaczy właściwie... Okej... Farmer, to tutaj mogę spokojnie jedną odjąć. A dodać w tym oto miejscu. Lock, iron, węgiel. Niestety węgla nie mam, więc na razie musisz zrobić tylko z drewna oraz żelaza. A mając dwie osoby w zapasie, zrobię tak, żeby zajęło się produkcją drewna. Okej, tutaj też już możecie w sumie ścinać. Powoli jest tutaj znoszone. Okej, jak produkcja? Przyniósł sobie 4 żelaza i tylko na drewno czeka. Którego oczywiście nie ma, bo produkcja cała poszła tutaj. Okej, mógłbym zrobić tak, że teraz wy... już nie sadźcie, a tylko ścinajcie. O nie, dobra. O, niech będzie tak. Herbalist wystarczy jeden. Gdzieś są jakieś braki? Chyba nie. Tu ewentualnie jakieś... Mógłbym z tego tytułu mieć... jakieś krzaczki do zbierania. Pytanie, czy też tego tutaj nie umieścić. Takie trzy rzeczy, które dosyć istotnie tutaj wpływają na rozgrywkę. No wiadomo, w lesie powstaje tego najwięcej, więc... Tylko tu bym chciał doprowadzić tak w sumie drogę. W tym, że teraz tu nie będzie przejścia, ale... No taki drobny szczegół. Okej, no pracujesz nad narzędziami samemu, potrzebując narzędzi. Coś w tym jest. To nie, czy węgiel jakoś mogę tutaj
Nie, bo węgiel będę mógł dopiero jak zbuduję coś, co było gdzieś. Nie wiem gdzie. Chyba, że to pojawi się jakoś później? Nie. A, tutaj jest. Kopalnia. Okej, znowu drewna brakuje. Uuu, i pojawił się symbol, że jedzenia brakuje. No, zbierajcie to wszystko, co możecie zbierać, bo ludzie nam tu trochę głodują. I to nie są przelewki. Trzeba by chyba zrobić tutaj kolejne pole. Crop field. Ja zrobię jeden odstępu, z tym, że tu mamy małą górkę. Nie jest dobrze. Może małe pole tutaj. I ewentualnie jakieś, powiedzmy, tutaj pole. Może takie dłuższe. Może chyba tu wolałbym jednak, chociaż nie, w sumie. Po co mi tam przejście będzie? Jak to nie mogę? Panie, co mi pan tutaj? A, że za małe. Okej. No dobra. Wiem, że potrzebujecie narzędzi, no gość się nie rozdwoi. Trochę podupadam też tutaj ze zdrowiem, co niestety nie jest... Dobra. Róbcie mi tam. No tu możecie paprykę robić. Będę potrzebował więcej farmerów. Z czegoś mogę tutaj okroić? No tak nie za bardzo. Forester. Okej. Niech będzie tak. Zdecydowanie najwięcej potrzebuję. Czy tutaj dwie osoby są aż potrzebne? Jest dosyć małe pole. Ale jak szybciej się obrobią z tym, to będą, myślę, że pomagać w innych aspektach. Okej, ci tylko tną. Dobrze. Ci tną i sadzą. Także jest dobrze. Ty sobie powoli tam produkujesz narzędzia. Także nie jest najgorzej. Okej, jeden budowniczy. No jak tutaj? No to już zostało wszystko przeniesione, tylko też kwestia wybudowania. Tak, wiem, że trzeba więcej narzędzi, no ale no... Nie wyczaruję ich, niestety. Już takim czarodziejem nie jestem. Mogę co najwyżej zrobić tutaj ścieżkę i wybudować drugiego kowala, który będzie robił te wszystkie narzędzia. O, serio? No dobra, no tego tu nie wcisnę. Musiałbym go zrobić gdzieś tutaj. To z drugiej strony tam bym nie chciał też... Może tutaj na tym placu pośrodku? Dokąd to mi sięga? Okej, no mógłbym ewentualnie tutaj jakoś go wcisnąć. Gdzie jesteś, mój kowalu? Okej, no mógłbym tutaj go wcisnąć. Nie byłoby to najgłupszym pomysłem. Bo nadal nie będzie zahaczać. Jak wiem, niedługo zaczną mi, kurde, przymierać. I to byłoby raczej złe. Tam sobie spokojnie pracują. Mogę dodać dwie osoby. Bo właśnie dzieciaki mi dorosły. Ok,
Okej, ta studnia to właściwie tutaj na nic nie jest potrzebna. Okej, no 580 to już całkiem ładnie. Jestem w tym, że tutaj właściwie całą moją nadzieję pokładam w 800, a tu zostało też 800. Całą moją nadzieję pokładam w moich polach, które na chwilę obecną, gdzie jest zima, nic nie robią. Więc to nie wróży zbyt dobrze. Chyba trzeba by tutaj jeszcze jakieś przystanie rybackie zrobić. Tutaj się powoli buduje, okej. Okay. To może się powoli budować, tam nie ma żadnego pośpiechu. Chociaż na chwilę obecną wolałbym to wstrzymać, tak aby ten gość się zajął budową tutaj tego. I to zdecydowanie będzie mi potrzebne o wiele bardziej. Okej, 48, no nie jest to jakaś szałowa ilość. No tu 59, też szału nie ma. Okej, tę budowę na razie też wstrzymam. To bym zmniejszył do 200. Tyle w sumie mi wystarczy na chwilę obecną. Na razie dobrze jest, bo zaczyna brakować tylko trzech narzędzi, już dwóch. Także ci pewnie muszą sobie pójść po prostu do magazynu i te narzędzia zgarnąć. Właśnie mogę tworzyć tutaj stalowe i żelazne. Do stalowych potrzebowałbym jeszcze węgla i te stalowe oczywiście dłużej by mi służyły, ale na chwilę obecną tego węgla nie mam, więc nie jestem w stanie ich wytworzyć. Na jakim ja tu przyspieszeniu? Na 5 cały czas. Okej, no to jest myślę, że taka dosyć wystarczająca ilość. Moje magazyny te zewnętrzne, no tak. 26, 69%. Okej, no tu jest 65, ale spokojnie. Jest miejsce. Okej, no to mam max. Okej, no spoko, czyli mogłem zrobić split i teraz będę miał zamiast 15, zaraz się wyprodukuje 25 kurczaków. Wyprodukuje, rozmnożą się. 180, okej, no całkiem ładne. Wynik jedzenia tutaj nam zrobiło się. Okej, no budowa powoli idzie do przodu. Także nie jest najgorzej. Chociaż narzędzi już w sumie mam całkiem sporo. Dosyć dobrze mu idzie. Ale lepiej mieć zapas narzędzi. Akurat tu mam limit 50. Więc jak tylko dojdzie do limitu, to myślę, że będą pomagać gdzieś indziej. Okej, no tu jest ta jakaś górka, przez którą niestety nie mogę żadnego pola posadzić. To jest rzeczywiście problem. Tam się jakoś spokojnie będzie wszystko wytwarzać. Okej, 86, 7. Okej. Przepiszę tutaj oczywiście też jedną osobę. Niech narzędzia po prostu cały czas będą w zapasie, natomiast ciebie bym tutaj poprosił o rozpoczęcie tej budowy. Widzę, że drewno już nam troszkę przybywa, także jest ok. Tam na razie nic nie muszę robić. Spokojnie może się tutaj samemu rozwijać. Okej, no to już nic bym nie robił, ewentualnie mógłbym domek myśliwski tam gdzieś zrobić, bo oczywiście też później będę potrzebował robić
ubrania. Myślę, że skóry zwierzęce zdecydowanie mi się tutaj przydadzą. Dlatego zrobię sobie taki domek myśliwski, który postawię gdzieś tam dalej. Okej, no kawałek drogi będzie, ale... Ale myślę, że tutaj zabudowa będzie raczej taka luźna. W tym kierunku na razie nie będę robił żadnych zabudowań, nazwijmy to, miejskich. Tylko tam skupię się na wydobyciu właśnie jakiegoś drewna i tak dalej. A później ewentualnie to będę po prostu musiał stąd likwidować. Okej, no tutaj nie mam żadnego człowieczka do tego, no ale to na razie nie jest moim zarcieniem, bo to jest jakby... No nie jest to mi niezbędne do przeżycia. No dobra, no zobaczymy jak tutaj, czy już coś znoszą? Nie. Na razie chyba brakuje człowieczka. A tutaj jak? Okej, no mogę też to jakby puścić. Okej, moi drodzy, myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Nasza mała osadka powoli się rozwija. Ja was oczywiście zachęcam do pozostawiania łapek, pozostawiania komentarzy, subskrypcji, jak ktoś nie ma. No i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.